Punkt A, A3 leży na prostej określonej równaniem. Stąd wynika, że punkt A równa się A3. Leży na prostej określonej równaniem, czyli Y równa się 3 czwarte X plus 6. Stąd wynika, że. I teraz tak. Pamiętamy, że ta pierwsza liczba to jest współrzędna x-owa. Ta druga liczba to y-owa. Czyli podstawiam sobie w nasze równanie. Otrzymuję 3 równa się 3 czwarte razy a plus 6. 6 przerzucam na drugą stronę, czyli 3 minus 6 równa się 3 czwarte razy a. 3 minus 6 to jest minus 3 równa się 3 czwarte razy a, mnożę razy 4 trzecie, minus 3 razy 4 trzecie równa się 3 czwarte razy a razy 4 trzecie, bam, 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 tu otrzymuję a, bam, bam, minus 4. Tak, zgadza się? Podpunkt